Cześć, jestem Michał, a w dzisiejszym odcinku znamy rywali na Mistrzostwach Świata. Twitterowa bitwa z argentyńskimi kibicami. Jakub Moder zerwał więzadła. Czy zagra na Mistrzostwach Świata? Klich ostro odpowiada na krytykę. Pedri zabawił się z obrońcami Sewilli. 12 zawodników Bayernu na boisku. Rosyjska telewizja przerwała nagle transmisję. Szczęsny broni karny, ale sędzia nakazuje powtórkę. Nikola Zalewski dostaje kopniaka w głowę. Pod ostatnim filmem zostawiliście ponad 13 tysięcy łap w górę, a kanał subskrybowało ponad 1400 nowych widzów. Nie mam pytań, to naprawdę bardzo dużo. Jeżeli interesujesz się piłką nożną i chcesz bić z nami rekordy, koniecznie subskrybuj kanał, dołączaj do naszej piłkarskiej społeczności, no i lećmy jak najszybciej z newsami. Miłego oglądania! Na początek wróćmy do piątkowego losowania grup finałów Mistrzostw Świata w Katarze. Zacznijmy od polskiej grupy. Biało-czerwoni trafili do grupy C z Argentyną, Arabią Saudyjską oraz Meksykiem. Mecz otwarcia zagramy z Meksykanami 22 listopada. 4 dni później zmierzymy się z Arabią Saudyjską, a na koniec 30 listopada zagramy z Albicelestes. Co ciekawe, pierwszy i trzeci mecz zagramy na Stadium 974. Liczba ta jest nawiązaniem do liczby kontenerów transportowych, które zostały wykorzystane do budowy obiektu. Jest to stadion tymczasowy, dlatego po mundialu zostanie on rozebrany. Jakie są reakcje po losowaniu? Nasz kapitan Robert Lewandowski nie może się doczekać rywalizacji. Zadowolony z losowania jest Czesław Michniewicz, który marzył o trafieniu na Argentyńczyków. Oczywiście nie mogło przy tej okazji zabraknąć tematu Messiego. Selekcjoner od razu przywołał temat Góralskiego. Jacek Góralski kontra Leo Messi czy Messi kontra Lewandowski? Tak sobie żartujemy. Argentyna ma wielu świetnych piłkarzy, ale też mamy gwiazdy. Też mamy fantastyczny zespół i możemy powalczyć na tak dużej imprezie jak Mistrzostwa Świata. Zabawną wiadomość do swojego klubowego kolegi Emiliano Martineza wysłał Mati Cash. Reprezentant Polski miał zapytać bramkarza Aston Villa, czy jego kadra chętnie zajmie drugie miejsce w grupie za Polską. Jak losowanie oceniają Argentyńczycy? Lionel Scaloni ocenił grupę jako trudną. Meksyk to rywal, którego znamy. Polska wygrała ze Szwecją i awansowała na turniej w dobrym stylu. Nie możemy narzekać, ale nie możemy być szczęśliwi. To grupa, w której są trudni rywale. Szanujemy wszystkich przeciwników. Argentyńskie media twierdzą, że trafili na najtrudniejszego rywala z trzeciego koszyka. Zwracają szczególną uwagę na postać Lewandowskiego. Na Twitterze aktywnie działa profil Łączy Nas Piłka, który nawiązał komunikację z argentyńskim odpowiednikiem. Argentyńskim kibicom niezbyt się spodobała ta forma żartu. Wielu z nich za bardzo bierze do siebie akcję admina Łączy Nas Piłka. Przykład macie tutaj. Nigdy niczego nie wygrali, nie dotarli nawet do światowego finału. Robert jest bardziej głodny niż jeniec wojenny. Śnijcie dalej. Jak widać, polsko-argentyński pojedynek już się zaczął. Jego finał 30 listopada w Katarze. Przeanalizujmy pozostałe grupy. W grupie A zagra gospodarz, a zarazem jedyny debiutant Katar oraz Holandia, Senegal i Ekwador. Co ciekawe, w meczu otwarcia nie zagra gospodarz. FIFA postanowiła jako pierwszy mecz mistrzostw rozegrać starcie Holandii z Senegalem. Następna czwórka to Anglia, USA, Iran oraz zwycięzca trzeciego barażu, którym będzie Walia, Szkocja albo Ukraina. Anglicy z Amerykanami zagrają w grupie po raz trzeci w historii. Do grupy D trafiły reprezentacje Francji, Danii, Tunezji oraz zwycięzca barażu interkontynentalnego, którym będzie Australia, Peru lub Zjednoczone Emiraty Arabskie. Jest to ważna dla nas grupa, ponieważ w przypadku awansu zmierzymy się z którąś ze wspomnianych narodowości. Trójkolorowi po raz czwarty zmierzą się z Danią w fazie grupowej. Co ciekawe, w 1998 i 2018 Francuzi wygrywali cały turniej. Przypadek? Kolejna grupa zapowiada się najciekawiej. Trafiły do niej reprezentacje Hiszpanii, Niemiec, Japonii oraz zwycięzca barażu Nowa Zelandia kontra Kostaryka. Do pojedynku na tym etapie między Hiszpanami a Niemcami dojdzie już czwarty raz. Dotychczas nasi zachodni sąsiedzi nigdy nie przegrali. W grupie F zagrają Belgowie, Chorwaci, Marokańczycy oraz Kanadyjczycy. Dla tych ostatnich będzie to powrót na Mistrzostwa Świata po 36 latach nieobecności. W grupie G zmierzy się ze sobą Brazylia, Szwajcaria, Serbia oraz Kamerun. Brazylijczycy i Szwajcarzy mierzyli się na tym samym etapie na mundialu w Rosji. Wtedy padł remis 1-1. W ostatniej grupie zagrają Portugalia, Urugwaj, Korea Południowa oraz Ghana. Cristiano Ronaldo z pewnością będzie chciał się zrewanżować Urugwajczykom za porażkę w 1/8 finału Mistrzostw Świata w Rosji. Zapowiada się niesamowity turniej. Jakie są wasze typy? Kto według was wygra? Czy Polska wyjdzie z grupy? Kto będzie największym zaskoczeniem, a kto największym przegranym tego turnieju? Czekam na wasze odpowiedzi w komentarzach. W Anglii walka o mistrzostwo między Manchesterem City a Liverpoolem nabiera rumieńców. W sobotę The Reds pewnie pokonali Watford 2-0. The Citizens w identycznych rozmiarach rozprawili się z Burnley.
Lider z Manchesteru ma zaledwie punkt przewagi nad Liverpoolem. Może to się zmienić w następnej kolejce Premier League. Wtedy to dojdzie do ich bezpośredniego pojedynku na Etihad Stadium. Niestety bardzo złe informacje płyną do nas z Brighton. W meczu z Norwich bardzo poważnej kontuzji doznał Jakub Moder. Reprezentant Polski zerwał więzadła krzyżowe. To oznacza kilkumiesięczną przerwę. Jego występ na Mistrzostwach Świata stoi pod bardzo dużym znakiem zapytania. Kuba, życzymy zdrowia. Tego samego dnia dość sensacyjnie Brentford na Stamford Bridge rozgromiło Chelsea aż 4-1. Jedną z bramek zdobył Christian Eriksen. Kolejne punkty stracił Manchester United, który tylko zremisował z Leicester 1-1. W kadrze drużyny Rangnicka dość niespodziewanie zabrakło Cristiano Ronaldo. Jak przekazał trener w piątek, Portugalczyk miał symptomy podobne do grypy, co uniemożliwiało mu trenowanie. Czerwone Diabły coraz bardziej oddalają się od kwalifikacji do Champions League. W sobotę doszło do polskiego pojedynku Mateusza Klicha z Janem Bednarkiem. Zakończył się on remisem 1-1. Pomocnik Leeds został skrytykowany przez jednego z użytkowników Twittera. Klich postanowił mu odpowiedzieć w widoczny sposób. Kolejną wygraną odniósł West Ham z Łukaszem Fabiańskim w podstawowym składzie. Tym razem Młoty pokonały Everton 2-1. Przy okazji trzeba powiedzieć, że trener West Hamu David Moyes oficjalnie potwierdził, że klub przedłuży kontrakt z Fabiańskim na kolejny sezon. Sprawdźmy, co ciekawego działo się na boiskach Ligue 1 w miniony weekend. Sobotni mecz Saint-Étienne z Marsylią został przełożony na niedzielę z powodu ataku zimy. Dzień później Olympique wygrał 4-2. Milik z powodu kontuzji nie znalazł się w kadrze meczowej. Słaby występ zaliczył Przemysław Frankowski. Jego Lens przegrało 0-1 ze Strasburgiem po golu z karnego, który został sprokurowany przez Polaka. W ostatnim niedzielnym spotkaniu PSG rozgromiło Lorient 5-1. Po dwie bramki zdobyli Neymar i Mbappé. Piątą sztukę dołożył Messi. Paryżanie pewnym krokiem zmierzają po tytuł mistrzowski. W Hiszpanii po kolejny tytuł mistrzowski pewnie kroczy drużyna Realu Madryt. Królewscy tym razem pokonali na wyjeździe Celta Vigo 2-1. Co ciekawe, Realowi zostały podyktowane aż 3 rzuty karne. Benzema wykorzystał tylko 2 z nich, co i tak dało 3 punkty. Pewne zwycięstwo odniosło Atletico Madryt, które wygrało 4-1 z Deportivo Alaves. Dubletem popisali się João Félix oraz Luis Suárez. W hicie kolejki La Ligi FC Barcelona podejmowała Sevillę. Duma Katalonii wygrała 1-0 po kapitalnym trafieniu Pedriego. Hiszpan położył dwóch rywali, zanim pokonał bramkarza drużyny przeciwnej. W Niemczech przewaga pierwszego Bayernu Monachium nad drugą Borussią Dortmund wzrasta. Obrońcy tytułu dość pewnie rozprawili się z Freiburgiem 4-1, aczkolwiek bramki zaczęły padać dopiero w drugiej połowie. Lewandowski, którego występ stał pod znakiem zapytania, grał do 62 minuty. Co ciekawe, w 85 minucie na boisku przebywało 12 zawodników Bayernu. Na murawie pojawił się Niklas Süle, który miał wejść za Tolisso. Francuz jednak nie zauważył, że to on ma zejść. Sędzia przerwał grę i wysłał Corentina na ławkę. Tego samego dnia wieczorem Borussia Dortmund została rozgromiona u siebie przez RB Lipsk. Drużyna pod batutą Domenico Tedesco wygrała 4-1. Teraz wicelider z Dortmundu traci już 9 punktów do lidera z Monachium. Ciężko będzie to odrobić w ostatnich 6 kolejkach. Zostańmy jeszcze przez chwilę przy tym meczu. W pierwszej połowie rosyjska telewizja Match TV postanowiła przerwać transmisję. Dlaczego? Z pewnością chodziło o napisy na banerach Stop War oraz Stand with Ukraine. Rosyjski komentator stwierdził, że w Bundeslidze piłka nożna mieszana jest z polityką. We Włoszech został rozegrany prawdziwy klasyk, mecz Juventusu z Interem Mediolan. Lepszy okazał się aktualny mistrz Włoch, który pokonał starą damę 1-0. Jedynego gola zdobył Calhanoglu z rzutu karnego. Co prawda pierwsze wykonanie obronił Szczęsny, jednak sędzia nakazał powtórkę, w której Turek już się nie pomylił. Wściekły był Allegri, który przy linii bocznej rzucił kurtką. Co ciekawego działo się w innych spotkaniach? Napoli pokonało na wyjeździe Atalantę 3-1. Zieliński grał do 69 minuty. Roma pokonała na wyjeździe Sampdorię 1-0. Kolejny dobry mecz zagrał Zalewski, który zadomowił się już w podstawowym składzie Rzymian. Będąc przy Nicoli, trzeba wspomnieć jeszcze o tym, jak brutalnie został potraktowany przez Quagliarella. W polskiej ekstraklasie faworyci do Mistrzostwa Polski wygrali swoje mecze. W piątek Lech Poznań po bramce Michała Skurasia wygrał na wyjeździe ze Śląskiem Wrocław. W sobotę również w meczu wyjazdowym Raków Częstochowa wygrał 2-0 z Wartą Poznań. Najpewniejsze zwycięstwo odniosła drużyna Pogoni Szczecin, która rozgromiła Górnika Łęczna 4-0. Kapitalnym trafieniem popisał się Kamil Grosicki. Jak widać na załączonym obrazku, powrót do reprezentacji narodowej bardzo mu służy. Kolejne zwycięstwo zanotowała Legia Warszawa, która pokonała u siebie Lechię Gdańsk 2-1.
Stanach Zjednoczonych nieudany powrót do MLS zaliczył Adam Buxa. Jego New England Revolution przegrało 0-1 z New York Red Bulls Patryka Klimali. Reprezentant Polski został wyrzucony z boiska po drugiej żółtej kartce. W Szkocji rozegrane zostały derby Glasgow, w których lepszy okazał się Celtic, wygrywając 2-1. Druga połowa tego spotkania zaczęła się z opóźnieniem, ponieważ Joe Hart znalazł w swoim polu karnym rozbitą butelkę. W Grecji AEK Ateny zremisowało na wyjeździe z Olympiakosem Pireus. Gola dla drużyny ze stolicy zdobył Szymański. Obok niego w linii pomocy wystąpił Grzegorz Krychowiak. Kartka z kalendarza. 4 kwietnia 1976 roku w Pelotas urodził się Emerson. Był reprezentant Brazylii i były piłkarz m.in. AS Romy czy Juventusu. Tego samego dnia 1987 roku w Stuttgardzie na świat przyszedł Sami Khedira. Były reprezentant Niemiec oraz były pomocnik takich zespołów jak Real Madrid czy Juventus. 4 kwietnia 2003 roku w Chelsea urodził się Harvey Elliott. Młodzieżowy reprezentant Anglii oraz zawodnik Liverpoolu. Dzięki za uwagę, jeżeli doceniasz moją pracę, zachęcam Cię do ocenienia filmu. Jeżeli jesteś nowy, subskrybuj kanał po codzienny zastrzyk futbolu. Widzimy się już jutro o 6 rano. Do zobaczenia!